Cześć nasi drodzy fani, witamy was w naszym kolejnym podcaście, z tej strony tradycyjnie Kuba oraz Wojtek. Zastanawiam się, czy w ogóle jakiś sens ma to cały czas przedstawianie się, bo chyba już z nas chyba znacie. Wiesz co, może nie będziemy my się przedstawiać, a jeżeli ktoś będzie z nami dogrywał, to może tylko jego będziemy przedstawiać. Okej, okay, dobra. Dzisiaj mamy dla was taki znowu luźny podcast, znowu z tej w zasadzie serii bez sensu, bo chyba tak tą serię nazwiemy. W tej chwili również nagrywamy na żywo relacje na Instagramie, więc mogą tam wystąpić może nie to, że jakieś zakłócenia, ale coś może być słychać, tak. No, wibracje jak wibracje. Ja zacznę, czy ty zaczniesz, bo mamy jakieś kilka historii ciekawych do opowiedzenia. Wiesz co, mogę ja zacząć. Które nam się ostatnio przydarzyły? Proszę bardzo. Mogę ja zacząć. Proszę bardzo. Tak, wyobraźmy sobie wszyscy, jak wygląda... Są pewne zawody, które sobie każdy wyobraża. Tak. Na przykład taksówkarz, nie? No wiadomo, jak taksówkarz jest jak najbardziej na topie w tej chwili. Na topie, tak. Taksówkarz, nauczyciel lub telemarketer. O, telemarketer. No tak, no. Osoba, która sprzedaje zazwyczaj twojej babci ganki, może tobie coś chce wypromować, jakąś firmę. No albo sprzedać, to albo coś wypromować. Tak, ci co dzwonią tak i... słuchaj, ja mam tak, pamiętam, kiedyś do mnie dzwoni, nie pani? No. I oczywiście domyślam się, nieznany numer, ale domyślam się, że to telemarketer, jadę autobusem skądś tam. Mi to zawsze podpowiada telefon. Dzień dobry, proszę pana, już niedługo w pana okolicy, on oczywiście nie wie, gdzie mieszkam, w pana okolicy już niedługo będzie wspaniała okazja, bo może pan dostać zaproszenie darmowe na pokaz garnków. To kiedy mogę wysłać zaproszenie? Ja mówię, wie pani co, jestem za granicą i w tym samym momencie następny przystanek Dworzec Centralny. O, ty kurde, dawaj mi to. Ale mówię, wie pani co, no ja tak za 3 miesiące wrócę. No sobie tak było, rozłączyłem się od razu, coś w tym stylu. No dobra, ale kontynuuj, no kontynuuj. Więc możemy sobie wyobrazić tą pracę. Jako wie, że siedzi 50 osób, każda jest w swoim takim kantorku, nie wiem jak to nazwać, takim pomieszczeniu metr na metr kwadratowy, ze swoim laptopem i tylko przełącza jakby jak stara radiotelefonistka, tylko trochę na nowocześniejszym Excelu, nie? Przełącza połączenie i cały czas gada. No, i można sobie pomyśleć, że to jest błędne, że to jest takie, no po prostu każdy tak myśli, że to jest takie stereotypowe. A to ostatnio byłem właśnie na rozmowie o pracy w takim miejscu. Dlaczego byłeś w takim miejscu na rozmowie o pracy? Ponieważ szukam pracy. Jeżeli no ja chcesz zatrudnić tę osobę. Ja też, bo no też szukam i tyle. Ostatnio już było o tej pracy dużo, to ja już może nie będę się rozwlekał o tej pracy. Tak, wracając do głównego tematu. To wygląda dokładnie tak samo. Wchodzę na salę. Tylko szefostwo, czyli 5 osób ma jakieś większe pomieszczenie, w sensie no większe pomieszczenie, więcej swojego miejsca, a reszta po prostu siedzi w takim pomieszczeniu, takim metr i metr, tak dosłownie, nie? Wszyscy takie samo krzesełka, wszyscy takie samo kąty. Na tych amerykańskich filmach, no nie? Gdzie masz pokazaną korporację typową, jak wygląda, że każdy siedzi w tym swoim boksie. Tak. Może nie 24/7, ale non-stop. Tak, nawet nikogo nie znasz obok, tylko znasz tylko ludzi, wiesz, tak jakby jeden do góry, lewo, prawo i dół, w sensie tak na mapie jakby położyć. Jak w jakiejś grze planszowej można powiedzieć. Tak, ruch do przodu, do tyłu, nie? No ale ty nie znasz. Aha. Jakieś tak samo przerwy. No. No przerwy, oczywiście, w naszej filmie są przerwy. No 5 minut, co 2 godziny. Co jest, kurde? W naszej filmie będziesz zarabiał 80 tysięcy tygodniowo. A nie, u mnie mówili akurat, że będziesz zarabiał 2400, ale oczywiście... Nie, 2200, no. 2200. Ale no, oczywiście dobrze. Są premie uznaniowe, tam z 500 zł, nie? A po miesiącu, po dwóch, to jest 9 tysięcy. Ja ostatnio widziałem, wiesz co, to był jakiś, nie wiem, mi się wydaje, że to nie był fake, bo to krążyło po internecie, że ktoś uzyskał tytuł, tak, nowe słowo myśliłem, no, także wow. Dyplom chyba doktora i za to dostał dodatek motywacyjny w pracy, wiesz w jakiej wysokości? No. 6,50 za godzinę. Obejkę. No także sami oceniać, czy się opłaca studiować. Oczywiście pół żartem, pół serio w tej chwili mówię. Za 6,50 chyba można mieć piwo lepsze. Czyli się opłaca. Czyli warto, nie? Opłaca się studiować. Warto robić doktora kilka lat. 6,50. No, a jakie wnioski wyciągasz z tego swojego tam pobytu? Wyciągam takie wnioski, że ogólnie nie wziąłem tej pracy, dlatego że jakby nie można tam pójść z takim nastawieniem, będę miał wywalone, w sensie będę pracował za najniższą, tylko oni ci cały czas będą cisnąć, żebyś miał wyniki. Więc uznałem, no teraz mam w następnym tygodniu kilka rozmów o pracę, w tym dwie najciekawsze jako video games tester,
No, proszę, no to taka ciekawe. Praca marzeń, można powiedzieć, co? No, siedzisz, tak, siedzisz, grasz w gry, no kurczę, czego chcieć więcej? I piszesz raporty po angielsku, a też bardzo mocno chciałem mieć pracę jednak z angielskim, bo mojej poprzedniej nie było. Jak swoim angielskim właśnie, jeśli chciałeś mieć pracę z angielskim? A, bardzo dobrze, z jedną... No. Wszystko widać. Pokazuję mu właśnie, że ma się zbliżyć do mikrofonu, bo mam nadzieję, że to będzie dobrze nas słychać. Ogólnie mam taką nadzieję, bo już korzystamy z tego mikrofonu, to jest trzeci podcast, który z tym mikrofonem nagrywamy i teraz Kuba pije wodę i pewnie to też będzie słuchać do mikrofonu. A któryś podcast w ogóle już rzuciliśmy z tego mikrofonu? Tak, to był ten o gimnazjum. Pierwszy nagrywany jednak tam. Wiesz, był jeszcze ten remont i był pogłos słyszany bardziej. Tak. To jest trochę lepiej, chociaż nadal nie super, bo pianka nie jest zamontowana i nadal nie ma na przykład głośników, czegoś. Tak, 20 sztuk pianki sobie stoi. No leży sobie, słuchajcie, teraz kółka na pewno czeka na zamontowanie, czeka na jakiś pomysł, jak to zrobić i będziemy, słuchajcie, jak w serialu Sąsiedzi, tym animowanym. Tak, nie podłaga nie wyskoczyła. Takie czapki sobie, wiecie, ogarniamy i będziemy robili tutaj. Podobno dywan bardzo dużo daje jeszcze. Tak, no to musisz kupić, ale to na ścianę oczywiście. Radziecki style. No i tutaj właśnie słyszeliście mój odgłos Snapchata. Ja wyciszę telefon, bo też tego zapomniałem. Czy ty masz jeszcze coś takiego fajnego do dodania a propos tego? A o angielski chciałem ci zapytać, jak twój angielski? A, mój angielski raczej dobrze. Jedna z pań z jednej firmy właśnie przeprowadziła ze mną wstępną, króciutką rozmowę po angielsku. Rozmowa jak rozmowa. Zadała mi pytanie o moją favorite video game. No to było dość proste. The Witcher 3. No, it was Gran Turismo 6. Mm-hmm. I tylko tyle, tak? Tak. Znaczy, no, opowiedziałem oczywiście, dlaczego to była moja ulubiona gra, tak? Dlaczego to jest moja ulubiona gra? Tutaj zaszminkowana 33, bo prowadzimy tak relacje na Instagramie na żywo w tej chwili i piszę, żebyśmy nie robili jak sąsiedzi, bo oni wszystko psują. No, my też pewnie wszystko tutaj zepsujemy. Chociaż muszę powiedzieć, że remont wyszedł całkiem nieźle. A potem ci się wtrącę. I tutaj chyba też w jakiejś relacji na Instagramie to pokażemy, jak to wyszło wszystko. Bo był vlog na YouTubie, kiedy to wszystko robiliśmy, a przydałoby się pokazać efekt końcowy. Jak wyszedł dobrze, mówisz, to spróbuj złożyć moje łóżko w pokoju. No co da się, ale jest bardzo ciężko. No ale no bo je zrobiliśmy, albo w ogóle, słuchajcie, tak. Pod koniec tego vloga mogliście zauważyć, że zaczęliśmy składać to drugie łóżko i oczywiście nie skończyliśmy go, posłuchajcie, IKEA nie dosłała jednej śruby. Ale sporo i tą było. Śrubę to dopiero potem dokupiliśmy, zrobiliśmy wiadomo jakąś tam, można powiedzieć, chałupniczą metodą, natomiast śruba przeszła, uwaga, po tygodniu? No po tygodniu. Śmiech na sali, słuchajcie. No ogólnie słabo, że w ogóle w sklepie nie było. Taki wielki sklep, a jednej śruby nie było prostej. Gdzie jednak spodziewałeś się, że częściej są wszystkie, wiesz, w nadmiarze 1000 sztuk. A nie, że nie ma jednej na całym targu. Ale wiesz co, no logika to od razu, wiesz, od razu z szuflady gości powinien wyciągnąć i tak, proszę i tak, bardzo, pan ma, no tak, przepraszamy tak. Za to, że nie pan nie dostał, ale dobra, no nieważne, mniej się nie z tym, słuchajcie. Twój angielski, czyli jest na dobrym poziomie. Raczej tak, miałeś się okazję o tym przekonać, czy to, no może w szkole to mniej, bo oczywiście przed liceum też sobie rósł, czy też na jakiś tam, no powiedzmy tak, żeby wszyscy zrozumieli, na spacerach po Nowym Świecie. Dobrze, rozumiem doskonale. Jest tak. Znowu kaszesz, znowu pijesz. Ale teraz nie palisz sziszy. Nie. Sziszy jest broken, tak. Został mi sam... Jezus Maria, nie wiem jak to część się nazywa. Szklany dzbanek, nazwijmy to tak. Szklany dzbanek się został. Wazą, można powiedzieć. Wszystko... Na kwiaty będziesz miał teraz. Tak, na kwiatki. Wszystko... Akurat wiosna już nadchodzi, wiosna już w zasadzie jest, więc może proszę bardzo. Może dlatego kaszlesz. Jeśli pozwolisz, oczywiście, to teraz ja bym chciał powiedzieć nieco. Pozwolę. Słuchajcie, po 2 latach nadszedł ten czas, że znowu zapisałem się na siłownię. Ale dlaczego się zapisałem? Dlatego, że w naszej okolicy otworzył się Zdrowfit i była oferta 20 zł jedyne. Ogólnie ja mam taki fajny plan, póki co nie mam pracy, więc teoretycznie mam dużo czasu, ale stwierdziłem, słuchajcie, już po 2 dniach, że mi się nie chce i dzwoniłem tam i pytałem się, czy jest możliwość w ogóle, żeby anulować karnet. No jako, że nie mam możliwości, jak się okazało, i żeby zwrot pieniędzy i tak dalej, no dwie dychy, ale dobra. No to poszedłem. Wiadomo, no 2 lata mnie nie było, ale coś tam zapamiętałem, jak się robi. Jak chodziłem kiedyś, chodziłem na S4, niestety potem moje S4 zlikwidowali. Ubolewałem dosyć nad tym. Cóż, takie życie, tak. Nie wiem, czemu zlikwidowali. Wiem, że tam w podstawowych lokalizacjach, tak jak na przykład na Ochocie, dalej funkcjonuje. Mhm. Natomiast wiadomo, no coś tam już sobie wtedy poustalałem, jakiś można powiedzieć plan treningowy, tak. Wiedziałem, co, kiedy, jakiego dnia robić. I mniej więcej znałem destynację
tak mówiąc z angielska, tych wszystkich urządzeń, które tam są. No, no i znowu będzie tylko cała masa. W każdym razie, no, przyszedłem, wiadomo, tam coś sobie na bieżni porobiłem, ja też za bardzo tak nie mogę biegać, bo się męczę dosyć szybko, natomiast no, posiedziałem 40 minut na siłowni i słuchajcie, no jeśli 2 lata nie ćwiczyliście na siłowni, no coś tam sobie ćwiczyliście w domu, wiadomo. To jest najfajniej. Jeździliście sobie na rowerze, ale ja też mam mniejszą kondycję, no bo skończyłem technikum, skończył mi się WF i w zasadzie tylko na własną rękę już w tej chwili mogę ćwiczyć, jakby nikt mnie do tego nie zmusza. Znaczy oczywiście, żeby nie było, to nikt mnie nigdy nie zmuszał do WF-u, absolutnie. Ja zawsze lubiłem ćwiczyć. Wracając, w każdym razie no 40 minut jakby czystego treningu z bieganiem, ze wszystkim, to w zasadzie dało mnie taki efekt, że dzisiaj jest piątek, jak to nagrywamy, ja byłem w poniedziałek i mi do dzisiaj męczące kwasy, mi się ledwo rusza. Także starość nie radość, co prawda 21 lat dopiero, ale strach pomyśleć, co będzie za na przykład lat 10 czy 20 po prostu. Tak. Ty też chodziłeś jakiś czas temu na siłownię, jak tobie się ćwiczyło, słuchaj. Po jakim czasie rzuciłeś? Ja chodziłem na Calypso. Calypso? W Wawrze. Serio. Mhm. A rzuciłem dlatego, że skończył mi się karnet i w tym samym czasie skończyła mi się legitka studencka z Piotra taka. No, doskonale rozumiem. Co znaczy, mi się jeszcze nie skończyło, ale rozumiem, co ci chodzi. Tak? No, więc tak. Więc z kwoty chyba 30 zł miesięcznie przeskoczyłbym na 130. No, to słabo przy jednak braku pracy. Ale więc... to wiesz co, u mnie to je zauważyłem dopiero jak poszedłem na siłownię, jak bardzo opłacalny jest ten karnet na miesiąc, słuchajcie, za 20 zł. No to przecież to jest za darmo praktycznie. Jeśli kojarzycie mniej więcej cenniki różnych siłowni. No tak, to jest zaczynają od stówki. Nie dla studentów, no dobra. Znaczy, nie, dobra, dla studentów od 60 powiedzmy. No tam... To coś było. Zdrowit ma niezłą ofertę, już nie będę wnikał. W każdym razie powiem tylko tyle, że pojedyncze wejście... Zdrowit to mogła być twoja reklama. Pojedyncze wejście do Zdrowita kosztuje 50 zł, więc no, jak karnet jest za 20, no to słuchajcie, jest to bardzo opłacalne. Tak. Tak, oni, większość tych sieciówek robi tak, żeby jednorazowe wejście było jak najdroższe, żeby ludzie kupili karnet. Jakby na przykład nawet ktoś nie będzie chciał kontynuować po miesiącu siłowni, to oni więcej zarobią, tak? Nawet jakby no ktoś... niewątpliwie, no na takich jak już sobie patrzyło, wiesz, taki typowy zmysł Polaka, cebulaka się tutaj wyłania i patrzysz 20 zł, no to może bym pokorzystał, no, nie? Fajnie. A potem dzień dobry, ja bym chciał anulować ten kredyt, bo mi się nie chce, nie? Mam za dużo wolnego czasu, ale sorry, wolę spać w tym czasie na przykład. No albo nagrywać podcasty. Albo nagrywać podcasty. Co kto lubi. Ja dzisiaj też jestem dość mocno zmęczony, bo z dziewczyną byliśmy na deskorolce na rowerze. No właśnie, jak oceniasz Veturillo, bo dzisiaj do mnie dzwoniłeś. Tak. I chciałem się zapytać, bo ja jeszcze nie korzystam ani razu, bo mam swój rower i jakby nie czuję takiego na razie potrzeby, żeby skorzystać, a mam konto, ale jeszcze nie używałem, więc chciałbym cię zapytać również, jakie ty masz odczucia po tym pierwszym razie na Veturillo? Mój komentarz. Opinia negatywna, jedna gwiazdka. Dlaczego? Na 10, nie? Gdzie 10? No uzasadnij dlaczego. Opowiedz, jak to dlatego, było dzisiaj. Byliśmy na Stadionie Narodowym. Tam są dwie stacje obok siebie, dość spore. Były ze 3 rowery, z czego 2 zepsute. Nie mogliśmy odblokować roweru jakkolwiek, jak również mieliśmy ogólnie z tym problemy. Potem przeszliśmy do stacji na ulicy, na skrzyżowaniu ulicy Francuskiej i Walecznych i tam wzięliśmy rower, po prostu część, nie wiem jak to jest uregulowane, a po prostu chyba połowa tych rowerów nie była przypięta. Więc po prostu widzieliśmy rower, jakby aktywowaliśmy sobie jego czas, czas sobie leciał, no spoko, pojeździliśmy, chcieliśmy oddać i nie mogliśmy go oddać. I w końcu jakoś system przemielił wszystko. Strasznie coś tutaj cię tutaj złapało. Męczy. I właśnie system jakoś przemielił, chyba po 53 minutach, a jeździliśmy ze 30. Czyli jeszcze ten darmowy czas, tak? Bo chyba godziny jest za darmo. Ja sobie wtedy za to zapłaciłem. Bo chyba następna godzina jest za 3 czy coś. No dobra. Ogólnie bardzo niepozytywne. Szczególnie na przykład nawigacja twoja działa idealnie, bo przed sekundą używałeś Google Maps i zaraz będziesz się używał i też później mi działało. A jakby Veturillo nie ogarniało, że stoję metr od jednej i 3 metry od drugiej stacji, tak? Więc Wojtek pije wódkę, dlatego nie się piję uchyla. Wódki, to jest woda zwykła. I dlatego ja nie właśnie... potrzebuję alkoholu, żeby dobrze nagrać podcast. Tak, nie żebyśmy wypili piwo.
No ale to już kiedyś mówiliśmy, że to jedno piwo. No, zawsze sobie coś jakieś lekkie, tak. Polecamy piwo? Nie polecamy piwa. Nie róbmy takiej promocji. Ja bym polecił, ale... No to w jakimś oczywistym podcaście myślę, że można by nagrać jakiś taki podcast, że polecamy fajne miejsca w ogóle, gdzie można... No, nieważne. Ale na przykład miejsca, gdzie można kupić kraftowe piwo. No, znaczy wiesz co, ja takie nie kupuję, są za drogie dla mnie, ale ogólnie tak. 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 No to wytrulił to wszystko. Ogólnie wrażenie negatywne. Potem wytrulił mi napisał, że zablokował mi konto, no bo nie mam dychy, tak? No. Mam 6 złotych na koncie jakby. Więc no uznałem, dobra, nigdy w życiu do tego nie wrócę, chyba że po, nie wiem, kilku latach i może to poprawię. Najpierw po prostu kupić rower, czemu go skądś zabrać i trzymać. Tylko nie wiem. No gdzie. Tak, no to. Znaczy wiesz co, ja ze własnego doświadczenia wiem, że oczywiście, że tak, no niewątpliwie lepiej mieć własny rower. Ile kosztuje rower? Mój kosztował chyba 800 zł. Ja no. go polecić, więc on jak na rower niedrogi i dobry. No to nawet na takich krótkich przejażdżkach jak dzisiaj, to da, przepraszam bardzo. Tak naprawdę trochę czasu i się zwróci, tak więc bez sensu. No tak. No ja miałem takie ciekawe doświadczenie, bo dostaliśmy na studiach takie zadanie, zrobić, słuchajcie, sondę uliczną. Z trzema kolegami, których serdecznie tutaj pozdrawiam. Chciałem, że powiedzieć, że serdecznie nienawidzę. Jeszcze nie. Zobaczymy, co będzie wiesz, na drugim, na trzecim. Jeśli wtedy, dotrwam, oczywiście, jeśli my wszyscy dotrwamy. Właśnie witamy kolegę, z którym nagrywałem sondę na live na Instagramie. Pozdrawiam cię serdecznie, Pawle. Tak, wracając. Ogólnie bardzo ciekawe ćwiczenie, bo musisz podejść do ludzi, nawet jeśli się jesteś nieśmiały, w ogóle musisz podejść do ludzi i zapytać jakieś pytanie. My ogólnie mieliśmy lajtowy temat, pytaliśmy od dziennikarzy sportowych, jakich ludzi znają komentatorów. Tak, to ogólnie proste pytanie w sumie. I tak dalej. No oczywiście tej sądy nigdzie nie ma, ona jest tylko na zajęcia i tak dalej, ale muszę wam powiedzieć, że no, jest lepiej niż myślałem, bo się bardzo długo bałem tego zadania, tak można powiedzieć, ale okazało się, że nie jest źle. Że nie jest źle, że ludzie nawet stosunkowo chętnie odpowiadają. Wiecie, no my też podchodziliśmy, ja sobie ze swoim aparacikiem nagrywaliśmy, słuchajcie, no tak jak tutaj te podcasty, można powiedzieć trochę, że na telefon, na dyktafon i ja potem miałem dużo super hiper frajdy ze składaniem tego wszystkiego do kupy. Tak, składałem tego wszystkiego do kupy, no powiem wam tak, no jak macie do nagrania, no do poskładania do kupy około 30 krótkich filmików, gdzie musicie właśnie dobrze począć te filmy, jeszcze włożyć w to dźwięk, no to no jest super, po prostu, tak. Genialnie. Jeszcze to wszystko zgrać, tak żeby było równo, żeby było słuchać mimo wiatru dużego dzisiaj, wczoraj. Tydzień temu, dokładnie. Tydzień temu, byłem w koszuli, a dzisiaj, słuchaj, jest jeden stopień na plusie, więc no... Tak, dzisiaj było bardzo, bardzo zimno, bardzo wiecznie. Jeździłem sobie w sumie na desce w bluzie i trochę mnie przybyło. No tak. Dzisiaj mnie nie dziwią ludzie ubrani w czapki i tak dalej, bo mówię w dzisiaj którymś podcaście. Do dzisiaj nie odkryłem tego tajnego sekretu tych wszystkich ludzi, dlaczego chodzą w czapkach, w szalikach, gdy jest 15 stopni. A to jest pół na pół. Jak jest 15 stopni, to niektórzy chodzą kompletnie rozebrani, a niektórzy kompletnie ubrani zimowo, tak? Ty idziesz w bluzie, ktoś idzie w kurtce, w czapce, a ktoś idzie w shortach takich, wiesz, tak, letnich. Ale to jest ten mem taki z nosaczem, że widzisz, synek, te pierwsze upały to takie zdradliwe, nie? I w czapce i tak. Ale tutaj trochę to jest trochę takie prawdziwe, no bo dzisiaj to naprawdę chłodno było. Jest bardzo chłodno. Ale już robi się cieplej znowu. Wyjść na balkonie, tak, no, grilla się zrobić jeszcze. Czyli słuchajcie, gadamy o pogodzie, czyli już tutaj nie mamy tematów. Nie no, coś tam się znajdzie na pewno, niewątpliwie coś się znajdzie. Do pogadania jeszcze. Tylko się musimy dobrze zastanowić, co. Hashtag co nas wkurza dzisiaj. Jestem sobie kulturalnie w restauracji z moją tutaj obok siedzącą Dedę zresztą. No właśnie, to jest bardzo dobry pomysł, żeby nagrać coś, powiedzieć o tym, co nas wkurza. No to opowiadaj, proszę bardzo. Pierwsza rzecz, co mnie wkurza. Tak. Siedzi sobie, jak wyglądało, mąż z żoną, przy jednym potwórnym stoliku mąż z żoną i albo ich dzieci, albo na przykład syn, córka, albo ich dzieci, albo syn, dziewczyna, albo córka, facet, tak? I zachowują się idealnie, kulturalnie, gadają z kelnerką, super, tak? Wzorowe zachowanie. I siedzi sobie czterech pracowników jakiejś korpo, tylko korpo, może nie korpo, jakiegoś office'a, tak? Może to być bardzo mały office nawet, ale no widać, bo ich slang jest trochę słyszalny, ale tak.
zachowują się tak głośno, tak chamsko, że w tej małej restauracyjce na francuskiej jest po prostu dramat. Jest, nic nie słychać. Aż ciężko się gadało, prawda? Więc ogólnie to nie było dość przyjemne. Też potem dziewczyna musiała zadzwonić w jedno miejsce, więc powiedziałem, no dobra, to weź mój telefon, zadzwoń i wyjdź z restauracji. Tak, no oczywiście, okej, wyszła, zadzwoniła. No to jedna z kobiet uznała, że nie, no po co wychodzić, i gadała przez telefon w restauracji. To jest jednak mega niefajne, szczególnie, że to jest mini restauracyjka, więc wyjście jakby na zewnątrz przed drzwi zajęłoby, nie wiem, 5 kroków, nie więcej. Więc to dla mnie bardzo nieprzyjemne było. Nie wiem, no psuję takie coś. Na przykład jakieś takie głośne śmiechy, jakieś takie wulgarne zachowania. Śmieli się, znaczy mówili takie, w ogóle nie chcę mówić o pochodzeniu takich osób, żeby nie zostać nacenzurowanym, ale takie, ty słyszałeś, bo jakaś tam Grażyna kupiła ostatnio temu Stefanowi telefon za gotówkę. Ja tak myślę, no kurde. Przepraszam. Telefon w naszych czasach. No. No to jednak nie jest jakieś wielkie wyzwanie, nie? Żeby kupić za gotówkę telefon. Nawet lepszy telefon za gotówkę to nie jest wyzwanie, tak? Więc tak... Nie chcę mówić, jakie rejestracje mieli ci ludzie, ale wiadomo, że były raczej trzycyfrowe. Trzylitrowe. Trzylitrowe. Okej, rozumiem, dobra. Nie musisz więcej mówić. A ja, mi się wydaje, że jest jakiś spisek kierowców autobusów na mnie, bo co chwilę mi coś ucieka ostatnio. Albo mam takiego wybitnego pecha w tym tygodniu. Nie wiem, w ogóle jakiś taki mam tydzień, wiesz co, że chyba dobrze by było, żeby już się kończy ten dzień, że jest w końcu weekend, dotrwałem. Tak. A szczególnie mam takie piątki, że... A w ogóle czwartki. W czwartki jest tak genialnie, że mam ćwiczenia na 18.30 do 20.00 i potem sobie wracam do siebie, do tej mojej super wesołej. Jestem po godzinie 21.00 i na 8.00 rano następnego dnia znowu wykłady, więc muszę wstać sobie koło 5.00. Pozdrawiam. Znaczy na pewno już nie tylko atak miałem, ale ogólnie no to słychać. Teraz mam jakąś energię, ale za 10 minut już tej energii nie będzie. Energia jest skumulowana na ten podcast, a za chwilę będzie No Kuba też tak. Kuba nie, też słychać zmęczony, słuchajcie. Jestem zmęczony, żeby człowiek wcześniej wstał i coś tam musiał posprzątać. Nadal jeszcze lekko związane z remontem. No właśnie, chciałem się spytać, jak tam po remoncie? Jak ci się mieszka z powrotem w swoim mieszkaniu? Fajnie pewnie, co jest ta satysfakcja ogólnie fajnie, że się to tak? Wszystko udało ogarnąć i tak dalej. Jedyna słaba rzecz, że nie za bardzo mogę wziąć deskorolkę i sobie gdziekolwiek podjechać, jak na Gosławiu. To jest jeden wielki minus. Ale to jest wielkim plusem naszej okolicy, są sklepy. Jakbyś musiał przeżyć z beznadziejną Biedronką obok, z Żabką, która wiadomo jest droga i zazwyczaj nic nie ma w niej, i w sumie tyle ze sklepów, i z Lidem, w którym wiesz, nie wejdzie sobie o 18 po bułkę, bo są kolejki na 15 metrów, zresztą sam wiesz, tak, tutaj masz, wiesz, Biedronkę puściutko zazwyczaj, delikatesy, cokolwiek, tak zwanego zawadę, wszystko, tak, mały sklep. Posłuchaj, tutaj mamy na lewie na Instagramie jeszcze taki jakby temat. Tak, jeżeli masz taki dobry rozmawiający przez telefon sobie o autobusie są wkurzające, co ty na to, tyle ten temat możesz powiedzieć? Powiedziałbym tak. I w ogóle osoby w autobusie, co się najbardziej wkurza, jak jedziesz komunikacją miejską? Tak, o telefon wkurza, ale tak, mi się też czasami zdarzy porozmawiać, ale zazwyczaj w przypadku na przykład, nie wiem, rodzic wylatuje za 2 godziny, tak, i nie będzie mógł gadać w czasie lotu, więc muszę o czymś z nim pogadać, albo nie wiem, ty mi zadasz jakieś ważne pytanie, czy cokolwiek, tak. Ale wtedy wiadomo, gadam po cichu i chcę to zrobić jak najszybciej, tak? A denerwują no, tak. No takie... bo po prostu jesteśmy w autobusie i wiesz, że ludzie są im, wiesz, że głupio tak, no nie gadać przy wszystkich, tak, bez kultury. Bez kultury. Denerwują mnie najbardziej takie, w sumie właśnie... Albo taki gościu typu lat 40, słuchawka w uchu i gada i myśli, że jest często cicho. Karyna z długimi paznokciami, która tak samo głośno gada w telefonie. Stereotypy, no. Stereotypy. Czasami starsze osoby też głośno gadają bardzo przez telefon. No to tak, ale wiesz, one nie słyszą i tak dalej. Wiem, spoko, tylko one gadają jakby o całym swoim życiu. Więc wiesz, no to coś tam, Halinka, co tam u ciebie? Wiesz, całą rozumiem, drogę. Rozumiem. Od powiedzmy wiatracznej do nas masz przegadaną, nie? I wiesz, rozumiem. Wszystko o życiu. O wnuczkach, tak. O tym, co gotowała. No to nie jest kulturalne jednak. Nadal. No, wiesz, jakbyś potrzebował zrobić research tej pani, no to już nie musisz robić. Ale pamiętam, wiesz co, ja też tak miałem, że jeździłem do technikum na lekcję na 8 rano i godzina 6.
6.40 pani gada codziennie przez telefon. No, z kim ty kobieta o 6.40 codziennie od poniedziałku do piątku gada przez ten telefon? Ale to jest dosłownie, po prostu codziennie rano i ja mówię... Rozumiem. Właśnie tutaj dostaliśmy komentarz, że chodzi o typowe proteczki. No tak, właśnie tak. Jak tam u ciebie, co tam? A ten znowu cię zdradził, ten szmaciarz. I ty wszystko wiesz. I to takie tematy nawet niezwykłe, tak? Tylko jakieś tematy tabu. Ja myślę, Jezus Maria, ja bym takiej rzeczy, wiesz, po cichu nie powiedział, a ludzie krzyczą o tym na pół autobusu. No ale za elementami mi zalegać, kościół. No powiedz mi tak, jedziesz sobie, godzina właśnie jest 6.30, że coś i ty sobie z kimś gadasz. Z kim byś gadał przez telefon i o czym? O takiej rzeczy. O 6.30? O 6.30. Jedynie? No. Nie, mówię właśnie, że gadałbym na chwilę, żeby się czegoś zapytać. Znam ludzi, którzy na tej godzinie mogą być. No, no właśnie, no to o to mi chodzi, że a ta pani, widzisz, miała takie znajomości, że codziennie o godzinie 6.30 mogła sobie z kimś gadać przez telefon. Może ma znajomego w piekarni. Albo za granicą gdzieś. Albo za granicą, ja. Dokładnie, w Chicago. Albo gdzieś tam, w Toronto, czy gdzieś. Ale tak, to mnie denerwuje. Druga rzecz, że tak się niemiło wtrącę, co mnie denerwuje w autobusie pociągu. Proszę bardzo, oczywiście, bardzo szczególnie... bardzo chętnie posłucham, o czym ty masz tutaj do powiedzenia, tak, nie raczej, tylko ja zresztą. Znaczy to widać może w pociągu i tramwaju, czyli w czymś to ogólnie jest dłuższe i ma więcej miejsca. W czymś to jest dłuższe, dobra, okej. I dostanie. W limuzynie też to widać, tak? Na przykład, bardzo często. To na przykład, ja rozumiem, że ktoś do kogoś idzie, bo się, a dzwoni, jestem na początku pociągu, alo, jestem na końcu, nie? No. Ale nie, kurde, ktoś chodzi, jest pełno miejsc i ktoś po prostu chce przejść z końca do początku i się mija z ludźmi, którzy idą z początku do końca. Ty po prostu siedzisz i ci przepychają się ci ludzie. Albo jest taki tłok i ktoś musi koniecznie przejść do przodu, albo do tyłu, nie? W pociągu na przykład. Albo jak jedziesz wkurzony, nie wiem, do domu i autobus jest pełny ludzi, takich ludzi, którzy... No nie powiem, że denerwują jakoś emeryci czy coś, tylko po prostu często, wiecie, jeżdżą takie osoby, to też jest denerwujące, że godzina, nie wiem, siódma, się ktoś, kto mógłby tym autobusem sobie spokojnie pojechać. Tak, nic nie robi. Tak, to jest bardzo wkurzające, gdyż właśnie ja miałem takie powroty jeszcze z liceum, pamiętam. Właśnie nic nie mówię o żadnej z tych grup społecznych, które są złe ogólnie, tak? Ale no właśnie, pełno starszych ludzi, tak? Wracasz, najgorsza godzina ze studiów, już stoisz w korku, właśnie stoisz w autobusie, ponieważ jak usiąść, bo pełno jest starszych osób, dodatkowo dwie matki z dwoma wózkami, tak? Akurat o tej godzinie, gdzie jest szczyt, tak? No, trzeba gdzieś pojechać akurat, tak? Nie udało się inaczej. Ktoś z psem jakimś, czy innym zwierzęciem, które sobie biega luzem, które się można potknąć, na które trzeba uważać, tak? Jak w takiej typowej komedii jakiś omyłek. No. Zakonnica. Znaczy zakonnica nie przeszkadza, tak? Ale zawsze jeździłem z zakonnicami i niestety na naszej trasie autobusu była jadłopodalnia dla bezdomnych. Tak? No. Który, jaka to linia? 173. Gdzie jest to jadło? Nie wiem, ale może nie znajdowała się tyle na trasie, co była gdzieś po drodze, było dojazdem. I wiesz jak czasami pachnie w 173. Wiem, bo mam fanpage o tym nawet. Wesołe przygody 173 tak. Może znacie. Zapraszam serdecznie. Jeśli nie znacie sobie, jeśli nie znacie, to serdecznie zapraszam. Możecie sobie poczytać i mniej więcej zrozumiecie klimat tej wspaniałej naszej linii. Tak, zresztą wiesz, wraca ode mnie z domu Wilu do siebie do Wesołej, tak? Trzy przystanki. Jest sobota na przykład godzina 16, czyli autobus powinien być nowy, świeży, pachnący, tak w sumie. Po 5 osób nim jechało. Tak, dopiero co był myty, nie? Na początku. Tak. Czy albo poprzedniego dnia. Tak, wieczorem. No. A w nim już śmierdzi, nie? I tak. No nie jest fajnie. Dlatego, i kolejne pytanie z Instagrama. Może wy wiecie, gdzie jeżdżą wszyscy emeryci o 7 rano i narzekają. Tak. Gdzie mogą jeździć? Ogólnie, jeżeli chodzi o naszą drogę, to do sklepów. Nawet jeżeli w sklepie nie jest tanio, to oni tam jadą. Godzina 10, powiedzmy, czy coś. Sobota i właśnie ten autobus 173, jakieś dwa przystanki od nas jest Kaufland. I do tego Kauflandu jeżdżą wszyscy. Ale do tego dzień. 7 rano właśnie do tego Kauflandu wszyscy jeżdżą albo do jakiejś bazar. Czyli zazwyczaj albo to jest pewnie jakiś market, tak. Bazar, no bo bazary akurat są rano, to trzeba przyznać. Głównie jakieś, tak jak chcesz dostać jakieś warzywa takie tego typu rzeczy, albo do lekarza raczej. No bo ale też... jak jeżdżę, sorry, że ci jeszcze przerywam, jak jeżdżę wiesz, do siebie na uczelnię, to przystanek przed moją uczelnią jest przystanek Szpital Bielański. Zawsze sporo ludzi do szpitala jest. Co kolejka, wiesz. Jeździ. A tak, ale bardziej zrozumiałem szpital na konkretną godzinę niż sklep rano, tak? O tak ultra rano, szczególnie gdy nie ale masz pracy. Tak to wiesz, jest ze starymi ludźmi, że oni starszymi ludźmi, przepraszam. Nie, tak, że wcześniej wstają. Tak, że oni wcześniej wstają i po prostu jeżdżą, wiesz, o tej godzinie. No. A to jest właśnie to dziwne, bo bardzo często ludzie właśnie jeżdżą, bo gdzieś jest taniej,
przez to jadą autobusem, no bo mają darmowe, czyli im się opłaca. No tak, a na przykład wiesz, wielu marka tak wieczorem jest taniej, bo masz wszystkie obłoce taniej, coś tam z krótką datą. No ale chyba 19 to niektórzy starsi ludzie już się kładą spać po prostu, bo tak jest, wiesz, ludzie starsi wstają coraz co i raz o 6 jest coś. No tak, no w sumie to moja babcia, robić babcia, od moja babcia jest taka nietypowa, moja babcia wiesz, sobie filmy w nocy ogląda, nie? Ona tam się kładzie godzina pierwsza w nocy czy coś. Ty wiesz, idziesz do lodówki, babcia chora. Taka nietypowa zupełnie. To nie zła opcja, nie. Nie, no to no w sumie możemy szaleć z tymi starszymi ludźmi, dlatego tak że im się chce. No tak jak mówię, no to jest w zasadzie z tego, że wstają rano, nie? A wiadomo, zakupy gdzieś trzeba zrobić, to dlatego musi im się chcieć, że tak powiem, no. Tak. Pojechać ale... gdzieś tam. Tak, po... z tych rzeczy. Właśnie, pora. Właśnie tutaj, 20 groszy. Tutaj możemy powiedzieć to, co nas wkurza. Komunikacja miejska, jeżeli chodzi o za małą ilość i po prostu, że autobusy są za małe, bo według mnie tak, tramwaje są spoko. W godzinach szczytu... Ale to o co ci chodzi konkretnie? Tak. Konkretnie. Tramwaje wyrabiają. No, zazwyczaj. No, wejdziesz do tramwaju, tak? No. Do autobusów różnych mi się zdarzało nie wchodzić. No. Tak samo pociągi. No. Jak nic się nie zepsuje, to raczej wyrabiają, tak? Mhm, autobusy tak. Są według mnie najgorszym środkiem transportu. Dlaczego? Bo najbardziej się spóźniają. Mam największy czynnik spóźniania się. Bo tramwaj nie musi stać w korku, bo tramwaj jedzie raczej po wydzielonych szynach z jezdni i tak samo jest z pociągiem. Także logiczne. Jakby było dwa razy więcej autobusów na drogach. Buspasy też. Buspasy. I nie jeżdżenie ludzi po buspasach. Moje błogosławieństwo to jest buspas na trasie Łazienkowskiej o godzinie rano, jak ja bym gdzieś. To pomaga bardzo. Wszyscy stoją, a ty jedziesz po prostu. Tak, piękne, tak. Słuchaj. To wtedy autobusem możesz być rzeczywiście szybciej niż samochodem. No. To miałem kiedyś pokazane tak, z Wesołej dojechanie na Zawiszę. Było szybciej autobusem niż samochodem. Mm-hmm. Więc... No tak, zależy od godziny. No tak, tak. No jak inteligentnie ustalasz godzinę sobie, to jest na razie. Nie mamy jeszcze żadnych pytań. Nie, teraz nie mamy. Nie mamy. Tak jak mówiliśmy chyba w relacji na Instagramie w jakimś innym podcaście, zachęcamy Was serdecznie do zadawania nam pytań. Jeśli oczywiście chcecie, zadawanie nam pytań, bo chcielibyśmy zrobić Q&A jakiegoś. Ale pytań tak, jakiegoś mniejszego. Póki co jakoś nie ma. Także 10 pytań jeśli chcecie coś wiedzieć, to tak, o nas, zachęcamy serdecznie. O nas, o podcastach. O... Zachęcamy do jakichś planach, tak. Zachęcamy serdecznie do zadawania pytań w razie czego. Tak, tylko tak. Możecie napisać nam, że to nie wiem, Q&A na się, coś takiego, żebyśmy wiedzieli. Albo pewna wie. Albo pewna wie się, jak to tam wszyscy zadają. Tak. My nie będziemy inni. Nie będziemy. Żebyśmy po prostu wiedzieli, o czym nagrać. Tak. Też możecie pisać, mamy oczywiście sami pomysły na odcinki, ale jeżeli chcielibyście o czymś bardziej, żebyśmy coś... Tak, to też mówiłem. Jakiś temat poruszyli, tak, możecie pisać. Tak, nasze zdanie wyrazić na jakiś temat, może nam o czymś powiemy, tak. z jakiejś sugestii. Co cię dalej wkurza, Wojtku? Co mnie dalej wkurza? No, komunikacji mówiłem. Co mnie dalej wkurza? Nie wiem, szczerze mówiąc. Znaczy, no, tej komunikacji to jest to, co powiedziałem. Najgorzej właśnie to jest to, jak wsiadasz, tak jak ja dzisiaj wracam. No ja nie lubię piątków na swojej uczelni, bo muszę przyjeżdżać na 8, jeszcze muszę jeździć na angielski na drugi kampus i potem wracam do domu półtorej czy dwie godziny, więc no wiadomo, że człowiek jest wkurzony. Także można powiedzieć, że wkurzają mnie piątki tak nietypowo, przewrotnie. No tak, bo... gdzie nie, mówię, strasznie nie lubię piątków, bo na tej uczelni, bo mam takie wykłady, wiesz, nieciekawe, a jeszcze potem wracam zmęczony, bo tak jak dzisiaj spałem pewnie z 5 godzin niecałe. Rozumiem. Także taka sytuacja. Ja jeszcze mam jeden szybki temat, który mnie wkurza, taki bardzo, proszę, bardzo lokalny. Proszę bardzo, powiedz. Jeżeli chodzi o Saską Kępę, dokładnie ulicę Francuską. Proszę bardzo. Mamy ulicę Francuską. Tak. I obok do niej bodajże równolegle? Czy prostopadle? Prostopadle. Czy równolegle? Tak. Równolegle. Idzie ulica Finlandzka. Dość taka, dość, no nie wiem, czy krótka, czy możliwe, dziwa. Tam jest sporo takich ulic. Ale idzie. Jest jedna z wielu. Tak, jedna z wielu uliczek. I jakby po prawej stronie można parkować, po lewej stronie nie można, bo jest zakaz. Jest bardzo, bardzo szeroki chodnik, tak? Na którym spokojnie zmieściłby się samochód, nawet jakby wjechał wszystkimi kołami, tak? I z boku zmieściłyby się dwa wózki spokojnie jeszcze. Jest tak szeroko. Dziesięce, czy? Ale jakie dziesięce, jest dziesięce, no? Jest bardzo szeroko i dalej zakaz parkowania, tak? Cofając się na ulicę Francuską, mamy tam takie wyjazdy z jednokierunkowych ulic, w lewo i w prawo, tak? W lewo wyjazd jest prawie niemożliwy, ponieważ po lewej stronie stoją zaparkowane prawidłowo zatoczce, jakieś tak. Były i samochody. Więc dlaczego nie zlikwidować tej głupiej zatoczki, gdzie mieszczą się cztery samochody i nie dać możliwości parku i będzie łatwiej wtedy wyjeżdżać i w lewo i w prawo, bo już kilka razy prawie widziałem ten wypadek i dać miejsca na ulicy Francuskiej. No, zobacz, co dołączył.
do naszej cześć Wilu. Siema, Wilu. Czy my wiemy, co chodzi z tą obwodnicą? No to jest osobna sprawa. No z tą obwodnicą to się tam ciągnie i ciągnie. Możesz mi coś o tym powiedzieć. Wiecie co, ale to już powiem, bo to już ten podcast i tak jest długi, to ja powiem, skończymy podcast i ja potem powiem jeszcze na live, dobra? To możecie jakieś pytania pisać, to my na tym live jeszcze odpowiemy na nie, dobra? To pewnie już będziemy powoli kończyli, to zaraz jeszcze tam powiem. Tak, ten podcast będzie na pewno nietypowy, bo będzie więcej interakcji z widzami niż ale to fajnie, gada. Powiem ci, ja bym chciał właśnie takie, znaczy bym chciał właśnie takie podcasty, że są poruszone różne sprawy, tematy. Jak najwięcej takich podcastów, tak bym powiedział. Czy ty masz coś jeszcze do powiedzenia w tym podcaście? W podcaście nie. To możemy kończyć 35 minut, 30 sekund. W ogóle nie mam jakiś problem z montowaniem, że zawsze one wychodzą dłuższe, nie wiem czemu. I potem masz samoobraz i dźwięku nie ma przez jakąś minutę czy coś. Także jeśli to zauważyliście, to przepraszam, nie mam pojęcia, czemu tak się dzieje. Ciekawe. Kończymy. Żegnamy się tradycyjnie. Zapraszamy na Instagrama, na Facebooka, nieskromnym zdaniem. Zapraszamy serdecznie. Dzięki za uwagę. Jeśli nas wysłuchaliście, to się bardzo cieszymy z tego powodu. Ogólnie te podcasty chyba cieszą się jakąś taką większą popularnością, mam wrażenie. Możliwe. I chyba dosyć dobre noty mają, więc dziękujemy wam tym bardziej serdecznie za to. Tak, dziękujemy. No to co? No to żegnamy się. Żegnamy się, cześć. Cześć.